dancing in face till I ran into the plug. I got a key wrapped up in a Louis V. Now they calling me the plug. I'm out in Guatemala with a $250,000, fucking with the plug. Skisnę chyba. Zrobiłem coś strasznego. Nagrałem cały odcinek i nie nagrał się dźwięk. Ale nieważne. Nagrajmy to jeszcze raz. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masu. W dzisiejszym materiale omówimy sobie zestaw od Razera, mianowicie klawiaturę Razer Chroma, lub jak niektórzy wolą Chroma, a także myszkę Dead Adder, również w wersji Chroma. Zapraszam. Nim jednak zaczniemy, dwa takie małe ogłoszenia. Pierwsze. Niektórzy z Was pytali mnie, dlaczego od ponad 2 tygodni nie było żadnego filmu. Jest to spowodowane tym, że na studiach mam teraz taki okres, kiedy mam dużo egzaminów i naprawdę muszę się sporo uczyć. Dlatego mam mało czasu i niestety nie mogę robić dla Was filmów. Drugie ogłoszenie jest właśnie takie, że dzisiaj nagrywam ten filmik innym aparatem niż zwykle, więc mam nadzieję, że kolory i wszystko wygląda w miarę okej. A także, że w końcu mnie słychać. Słychać mnie, prawda? Pewka, że mnie słychać. Dobra, zajmijmy się w końcu tą klawiaturą. Zacznijmy sobie, myślę, od hardware'u. Tak więc, jak wcześniej wspomniałem, jest to klawiatura Razer Chroma. Jest to klawiatura pierwszej generacji. Nie najnowsza, gdyż ostatnio wyszedł jej duchowy następca, czyli Razer Chroma 2. To jest wersja pierwsza. Na pierwszy rzut oka, myślę, widać, że klawiatura jest porządnie wykonana. I powiem Wam, nie tylko tak jest na rzut oka, ponieważ kiedy zaczniemy jej używać, również przekonujemy się o naprawdę wysokiej jakości wcześniej wspomnianej klawiatury. Jest to klawiatura mechaniczna ze switchami od Razera. Nie jest to Shure MX, jest to po prostu własnościowa technologia Razera. Jednakże z tego, co widziałem, to switche mają taki sam slot na keycapy jak Shure MX, więc myślę, że powinno bezproblemowo dać się je zastąpić jakimiś innymi, gdyby oryginalne Wam się nie podobały. Mówiąc o switchach klawiatury, posłuchajcie, jak ona pięknie klika. O tak, to jest taka muzyka dla uszu, to jest taki miód. Jest to klawiatura pełnowymiarowa ze wszystkimi klawiszami, jakie możecie spotkać we wszystkich nowoczesnych klawiaturach. Mamy tutaj numpada, a także po lewej stronie mamy przyciski, które służą nam do makr. Ale o makrach porozmawiamy sobie później przy okazji software'u. Z hardware'owych rzeczy myślę, że warto również wspomnieć o tym, że w klawiaturę z boku wbudowany jest port USB oraz port na słuchawki oraz mikrofon. Myślę, że to całkiem wygodne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o USB i podłączanie pendrive'a lub telefonu. Oczywiście najważniejszą kwestią, myślę, klawiatury Chroma jest fakt taki, że jest ona podświetlana. Jest to prawdziwe podświetlenie RGB. Mamy do dyspozycji 16,8 miliona różnych kolorów do wyboru. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie kolorystyczne, to możemy sobie naprawdę nieźle poszaleć. I tutaj w tym momencie chciałbym tak płynnie przeskoczyć do software'u, bo pewnie zapytacie mnie, okej, mamy tyle możliwości kolorów, a jakie mamy możliwości efektów? I słuchajcie, jeżeli chciałbym Wam opowiedzieć o wszystkich możliwościach tych efektów świetlnych, to zeszłoby mi do rana. Ale mimo wszystko spróbuję część z nich poruszyć. Tak więc na start, kiedy podłączymy klawiaturę pod system operacyjny, pod komputer z systemem operacyjnym Windows 10, on sam wykryje sobie klawiaturę i pobierze automatycznie do niej sterownik. Co bardzo fajne, w tym sterowniku mamy naprawdę tonę opcji do wyboru. Mamy oczywiście efekty predefiniowane, które za chwileczkę Wam pokażę, ale co ważniejsze, mamy też szereg innych opcji do wyboru. I tutaj myślę, najciekawszym
najciekawszą taką możliwością tej klawiatury jest to, że sami możemy sobie poniekąd projektować nasze efekty wizualne. Chodzi tutaj o to, że możemy indywidualnie podświetlać każdy z klawiszy, a także możemy sobie podświetlać wybrane sekcje klawiatury. Czyli przykładowo, możemy ustawić sobie przyciski WSAD na kolor czerwony, natomiast możemy też powiedzieć sterownikowi, żeby sprawił, iż cała sekcja literowa będzie tęczowa. W sensie będą się przesuwały kolory w kształcie tęczy, poza tym, że na przykład klawisze WSAD będą świecić na czerwono, a także chcielibyśmy, żeby na przykład nasz numpad oddychał na kolor niebieski. Tak więc myślę, że zrozumieliście, jak potężny jest ten sterownik i ile jesteśmy w stanie efektów wizualnych osiągnąć za jego pomocą. Tutaj pokażę Wam również parę efektów wizualnych. Mamy tutaj tradycyjne oddychanie. Mamy właśnie całą tęczę, która przesuwa się przez całą klawiaturę. Mamy oddychanie ze zmianą kolorów. Mamy także bardzo fajny efekt takiego zastygania klawiszy. Nie wiem, jak to opisać słowami. Tutaj widzicie, że gdy klikniemy klawisz, on zostaje na chwileczkę podświetlony. Bardzo fajnie to wygląda. A także mamy taki efekt wybuchu, to znaczy kiedy naciśniemy jakiś klawisz, to jakby przechodzi się taki wybuch po całej klawiaturze i naprawdę jest to super efekt, mega mi się podoba. Tak więc słuchajcie, efekty wizualne, które jesteśmy w stanie osiągnąć, to jest naprawdę kosmos. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek z klawiaturą Genesis, to tam mieliśmy tych efektów w zasadzie 9, a tutaj możemy naprawdę sobie poszaleć, możemy zrobić sobie falę odwróconą o 90 stopni, żeby szła z góry na dół klawiatury. No naprawdę opcji ile dusza zapragnie. Myślę, że tutaj też warto powiedzieć coś na temat tych klawiszy, o których wspomniałem na początku. Mianowicie mamy tutaj kilka klawiszy, które możemy sobie przypisać makra. O co z tymi makrami chodzi? Upraszczając, generalnie możemy sobie zaprogramować, żeby ten klawisz, który wciśniemy, robił dosłownie to, co nam się podoba. Możemy na przykład ustawić sobie, żeby odpalał nam przeglądarkę internetową. Możemy sobie ustawić tak, żeby wpisywał ciąg, na przykład wpisywał jakiś wyraz. Możemy ustawić, żeby na przykład robił szereg funkcji, to znaczy przesuwał się, przeskakiwał błyskawicznie po interfejsie na przykład naszej gry i na przykład rzucał, upuszczał przedmiot albo podnosił przedmiot. Naprawdę opcji tutaj jest niewiarygodnie dużo i myślę, że ci, którzy będą chcieli się w tym zagłębić, naprawdę mogą osiągnąć niesamowite efekty. Dobrze, my tu gadu-gadu o klawiaturce, no a trzeba by też porozmawiać o myszce, nie? Tak więc mysz, którą miałem przyjemność testować, to jest myszka Razer Dead Adder, również w wersji Chroma. Charakteryzuje się ów gryzoń tym, iż posiada 5 przycisków, posiada podświetlenie, podobnie jak i klawiatura, 16,8 milionów kolorów, a także posiada 3 główne takie efekty świetlne, czyli mamy tutaj tradycyjnie oddychanie, spektrum przechodzenia przez każdy kolor, a także stałe podświetlenie na dany kolor, który sobie wybierzemy. Warto tutaj, myślę, także wspomnieć o tym, że mysz charakteryzuje się bardzo, bardzo czułym laserem, gdyż jest to laser o czułości aż 10 000 dpi. Czyli myślę, że tutaj nawet najbardziej wymagający gracze docenią potencjał i możliwości tego lasera, ponieważ no, jest to wartość bardzo dobra. Oczywiście więcej innych parametrów na temat myszki będziecie mieli umieszczone w opisie tego filmu. Jednakże warto tutaj, myślę, zaznaczyć, że myszka jest wykonana z naprawdę porządnego plastiku, a sama ona również leży bardzo dobrze w ręce. Plastik ma bardzo przyjemną fakturę, przez co no, naprawdę fajnie się tą myszkę po prostu trzyma. Nie jest to jakiś tani plastik, po którym mamy wrażenie, że zaraz dostaniemy raka. Nie śpi. Uspał się. Ciat. Jeden. No. Tak, ja się tutaj mam komputer, straciłem flow. Podsumowując, zbierając ten cały zestaw do kupy właśnie klawiatury i myszki, myślę, że jest to naprawdę fajny, fajny zestaw, jeżeli ktoś by sobie chciał kupić. Oczywiście każdy z tych produktów trzeba kupić sobie osobno, Razer nie sprzedaje ich razem. Jednakże myślę, że w połączeniu można uzyskać naprawdę bardzo fajne efekty wizualne, a także myślę, że efekty pracy, czy myślę, że bardziej gier jednak,
Naprawdę na tym sprzęcie bardzo, bardzo przyjemnie się gra. I myślę, że nawet najbardziej wymagający użytkownicy pod względem jakości oraz funkcji, myślę, że nie będą mieli klawiaturze i myszce niczego do zarzucenia. Jednakże wraz z jakością i możliwościami idzie niestety cena, ponieważ ta klawiatura i mysz są naprawdę drogie. Klawiatury, o ile z tego co mi wiadomo, nie da się już teraz kupić nowej, ponieważ oficjalnie w sprzedaży jest dostępny już jego następca, jednakże kiedy była nowa, kosztowała w granicach 700-800 zł. Natomiast cena myszki to wydatek rzędu 300-330 zł. Tak więc tanio nie jest. No i moi drodzy, to chyba wszystko w tym materiale. Myślę, że poruszyłem wszystkie najważniejsze kwestie wcześniej wymienionego zestawu. Z tego miejsca chciałbym również bardzo podziękować Wojtkowi, mojemu kuzynowi, który dostarczył mi ów zestaw do testów, a także pomógł w realizacji tego materiału. Wielkie dzięki. A co wy sądzicie na temat tego zestawu? Czy uważacie, że Razer to płacenie wyłącznie za znaczek, czy może jednak idzie za tym coś jeszcze? Czy chcielibyście mieć taki zestaw, a może czy po prostu wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach. A jeżeli ciebie interesują filmy o technologii, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał. Myślę, że mam tutaj parę filmów, które miały całkiem spoko odbiór, więc powinieneś znaleźć coś dla siebie. A także jeżeli filmik się podobał, to pamiętaj, żeby zostawić tego kciuka w górę. Z ogłoszeń na koniec zapraszam... Z ogłoszeń na koniec chciałbym was jeszcze gorąco zaprosić do polajkowania mojego fanpage'a na Facebooku, gdyż tam czasami robię głosowania, na jaki film chcielibyście obejrzeć. I wtedy wy mówicie, że hej, chcielibyśmy obejrzeć ten filmik, a ja mówię, dobra, obejrzycie ten filmik. I wtedy wszyscy są szczęśliwi, bo ja robię filmik, który wy chcecie obejrzeć, a wy oglądacie filmik, który chcecie obejrzeć, więc generalnie win-win, nie? No i to tyle z mojej strony. Mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych filmach, ponieważ będę miał, myślę, trochę więcej czasu. Także do zobaczenia w kolejnych sztos materiałach. Na razie.